września. Gościnie w Radio Września 93,7. Przy mikrofonie Tomasz Sternel. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, stąd obecność w studiu mojego gościa, Małgorzaty Korfini-Stachnik, nauczycielki, a zarazem prezeski Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od krótkiego podsumowania, pani Małgosiu. Jaki to był rok dla Związku, jaki to był rok dla nauczycieli? Niełatwy, dobrze przypuszczam? Na pewno nie był to łatwy rok, tak, był bardzo trudny i dla Związku, i dla samych nauczycieli. Zupełnie została nas inna sytuacja. My po raz pierwszy byliśmy w takiej sytuacji, kiedy nie mogliśmy stanąć przed tablicą, przed uczniami, musieliśmy zostać w domu. Na samym początku, w marcu, wielki chaos się pojawił, bo nikt właściwie nie wiedział, co będzie dalej. My nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy w domu, co będziemy robić dalej. Potem otrzymaliśmy po kilku dniach, chyba po trzech, polecenia, że mamy wysyłać dla dzieciakom zadania do wykonania, kiedy zadania domowe. Kiedy już weszło w życie zdalne nauczanie. Tak, nie, zdalne to było znacznie później. Mhm. To było tylko przesyłanie zadań, przesyłanie ćwiczeń. I wtedy to był ogrom pracy dla nauczyciela, ucznia i rodziców. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że ja otrzymywałam ponad 300 maili w ciągu jednego dnia. Trzeba to było przeczytać, odesłać. Od rodziców? Od dzieci. No bo myśmy im wysyłali zadania domowe, no to trzeba było skontrolować. Także praca była od rana do wieczora. Po dwóch tygodniach wprowadzono zdalne nauczanie, czyli na żywo już prowadziliśmy lekcje. Myśmy tego nie umieli. No tego się trzeba było nauczyć. No bo pierwsze takie doświadczenie było. Więc znowu, od rana do wieczora, koleżanka, koleżance, mieliśmy tam jakieś szkolenia, ale te szkolenia niezbyt wiele wnosiły. Więc myśmy się uczyli od siebie, prowadziliśmy lekcje zdalne, robiliśmy sprawdziany, kartkówki, także to wszystko jakoś było. Trudny rok. Trudny również dla dzieciaków. My sobie zdajemy sprawę, że one bardzo dużo straciły, bo jednak kontakt, klasa, nauczyciel, tablica, rzecz bezpośredni. Tego nikt i nigdy nie zastąpi. I ja się cieszę właściwie, bo dotarło to do naszego społeczeństwa, że jednak bez tego nauczyciela nie będzie nauki, nie będzie społeczeństwa, że ani nas nie zastąpi telewizor, ani komputer, ani jakiś głos pani z telewizora niewiadomego pochodzenia. Także dopiero zaczynało docierać, że jednak ten nauczyciel jest bardzo potrzebny. I mam nadzieję, wiem, że wielu, wielu zrozumiało, jaka jest ciężka praca nauczyciela. Dużo się mówi o bezpieczeństwie uczniów w szkole, a proszę powiedzieć, czy wy czujecie się bezpiecznie? No, szkoła zawsze przede wszystkim zabiegała o bezpieczeństwo uczniów. Tyle tylko, że wszyscy muszą pamiętać o tym, że szkoła to jest moim miejscem pracy. Miejscem pracy każdego nauczyciela. Odpowiem panu pytaniem. Pan wie, ile teraz jest przeznaczone na przykład w restauracji na jedną osobę metrów kwadratowych? Nie chcę strzelać. Cztery. Cztery. A nauczyciel ile ma dzieci w klasie? Około 30. Około. A klasa ma 40 metrów. To proszę powiedzieć, jak my jesteśmy bezpieczni czy zabezpieczeni. Faktem jest, że o nasze bezpieczeństwo dbają dyrektorzy, bo tutaj dyrektor jest za całą szkołę odpowiedzialny, to nie podlega żadnej dyskusji. Dyrektor, każdy stara się swojemu nauczycielowi, uczniowi zapewnić jak najlepsze warunki do pracy. Ale proszę wziąć pod uwagę, że uczeń choruje inaczej niż nauczyciel. Uczeń choruje bezobjawowo. Zgoda. Natomiast my jesteśmy starsi i jak na pewno pan słyszał, już dwóch nauczycieli zmarło. I to był nauczyciel w wieku 31 lat i 44. To byli młodzi ludzie bez chorób dodatkowych, jak to jest szumnie mówione w telewizji. Także my naprawdę jesteśmy narażeni. My się boimy. Po prostu się boimy, no ale pracujemy. Tak? Są nauczyciele, którzy pracują w maseczkach na lekcji. Ja na przykład w maseczce nie wytrzymuję 3 minut. Czyli uczy pani bez maseczki i bez przyłbicy. Uczę bez i bez przyłbicy. Po prostu nie wyobrażam sobie pracy w maseczce, bo ja bym się chyba udusiła w tym momencie. To jest jedno. Drugie, my musimy podejść do ucznia, otworzyć mu zeszyt, pokazać mu w książce. On musi podejść do tablicy. My musimy z nim współpracować. Jesteśmy blisko tego ucznia. Skazani jesteście na kontakt, bezpośrednio. No jesteśmy skazani i tego nie uciekniemy przed tym. I jeszcze jedno. Jak nauczyciel ma 7 lekcji, 7 razy 30 uczniów w klasie, to proszę policzyć, to jest 210. No, bo są różni, że nie tylko nauczyciele pracują z ludźmi. Ale proszę mi wskazać zawody, gdzie taki kontakt mają ludzie z innymi ludźmi jak my. No mało jest pewnie takich zawodów, tak? Chyba tylko. Oni są jakimiś szybami ograniczeni, czymś tam innym. U nas natomiast tego nie ma. A jak to wygląda, proszę powiedzieć, w szkole, w której pani uczy? Pani uczy w szkole podstawowej numer 3. Tak. Jest to zagrożenie koronawirusem? Było? Nie, u nas tego nie było. My nic nie wiemy. U nas się nie zdarzyło dziecko chore,
Również nauczyciel nie miał objawów koronawirusa. Na razie u nas jest spokój. Co będzie? Nie wiadomo, bo w dwóch szkołach rzeczywiście się pojawił koronawirus, ale my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy się nie pojawi gdzieś indziej. On się pojawi najprawdopodobniej. Jak to będzie, zobaczymy. Co zrobić, by to bezpieczeństwo uczniów, bezpieczeństwo nauczycieli zwiększyć? To w ogóle jest możliwe? A, to mi pan zadał ciekawe pytanie. Proszę pana, nauczyciel jest od tego, żeby uczyć. My to umiemy. I to robimy wyśmienicie. Natomiast ja uważam, że ministerstwo i cały sztab ludzi, który tam pracuje, powinien opracować takie metody, żebyśmy my byli bezpieczni. My od nich tego wymagamy. Oni wymagają od nas, żeby uczyć, a my wymagamy od nich tego, żeby oni nam takie metody i takie procedury przygotowali. A czujecie się bezpiecznie? Nie. Nie, nauczyciele się nie czują bezpiecznie. Słyszę, przychodzą do związku, mówią, że uczniowie mają bezpośredni kontakt, że uczniowie nie chodzą w maseczkach, że się obawiają, bo to są bardzo często nauczyciele starsi, że mają starszych rodziców w domu, więc nie czują się bezpiecznie nauczyciele. Niedawno media donosiły, że nauczyciele rezygnują z pracy w dużych szkołach na rzecz mniejszych, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest mniejsze. Jak to wygląda we wrześniu? Daje się zaobserwować pewne ruchy kadrowe? Nie, we wrześniu takiego zjawiska nie spotkałam. Nie mówi się o tym. Nie mówi się, chociaż starsi nauczyciele myślą o tym, żeby przejść na emeryturę. Ci, co już mogą. Czym prędzej? Tak, niestety. Muszę o to zapytać. Zdalne nauczanie. Pani zdaniem ono wcześniej czy później zostanie wprowadzone, czy jednak nie? No z tego, co się orientuję, we wrześniu to już częściowo hybrydowe jest wprowadzone, czyli jest. Część mieszane. Przed tablicą, tak, część zdalna. Ja myślę, że jeżeli dojdzie do tych zakażeń, do większej ilości, to na pewno będzie częściowo zdalne nauczanie. Nauczyciele nie chcą. My naprawdę nie chcemy zdalnego rodzice nauczania. Rodzice chyba też nie. Rodzice na pewno też nie, no proszę pana, no rodzice. Cała gospodarka opiera się w tej chwili na szkole i na nauczycielu. My również jak formę opiekuńczą zapewniamy dzieciom wszystkich rodziców, wszystkich obywateli, więc ja się nie dziwię, że rodzice nie chcą zdalnego nauczania, bo oni wtedy muszą zostać w domu, a dziecko do szkoły idzie. Jak pani spędzi ten dzień? W poprzednich latach to z pewnością były spotkania, to były akademie, a teraz? A w tym roku nie ma akademii. Na pewno nauczyciele się spotkają ze swoimi koleżankami. Spotkamy się w szkole, wypijemy sobie jakąś kawę. Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznał, wystąpił również do pana burmistrza i do pana starosty o nagrodę. Starosty i burmistrza. Takie nagrody zostały przyznane. Więc pan burmistrz będzie przyznawał tylko i wyłącznie w otoczeniu nauczycieli i dyrektorów szkół, nikogo więcej. Pojadę na zaproszenie pana starosty do Grzmysławic, tam będzie w wielkiej sali, z tego co się orientuję, i zostaną te nagrody wręczone. No i spokojnie, po południu będzie kawa w domu, spotkanie z koleżankami. Czego należy życzyć dziś nauczycielom? Na pewno zdrowia, na pewno wytrwałości. Co poza tym? Sukcesów. No, szacunku, bo widzi pan, już w XVI wieku Andrzej Fryd Modrzewski podkreślał, że miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany pedagogom. Ja życzę sobie, życzę wszystkim moim koleżankom i kolegom, dyrektorom, właśnie, żeby społeczeństwo dojrzało do tego i zobaczyło, że bez nauczyciela nie będzie państwa. Nie będzie młodego, wykształconego człowieka, a to jest przyszłość każdego z nas. Każdego mieszkańca Wrześni, każdego mieszkańca Poznania, Warszawy, Polski. I dobrze by było, jakby się i ministerstwo obudziło, no i społeczeństwo, że jednak bez nauczyciela nic się nie da. A moim koleżankom i kolegom zdrowia, sukcesu, uśmiechu i radości. I tego uśmiechu ucznia, który mówi, dziękuję pani, który przyjdzie z takim malutkim cukiereczkiem, dzisiaj do mnie dzieciak podszedł z cukiereczkiem. Wie pan, no to jest bardzo miłe i sympatyczne. Te dzieciaki to są dla nas największą radością, ich sukcesy. Bo to są również i wtedy nasze. Ja do tych życzeń się oczywiście dołączam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Korfini-Stachnik ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. 93,7. 93,7. Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.